Porozmawiajmy o marszu do laboratorium Hysa. No i cóż, wydaje mi się, że jako to byli szpiegowie, to jakoś się z tego wykręci. Zobaczymy w jaki sposób. Вот, смотри, эти вещи мы взяли из сундука. Это то, что тебе было необходимо? Да, вы хорошо справились с заданием. На этот раз дорога была безопасная? Нет, на этот раз нам встретилось кое-что поопаснее твоих ловушек и тигров. Я, кажется, знаю, о чем ты говоришь. Вы встретили лесовиков. В последнее время они ведут себя просто вызывающе. Да нет. Нам повстречались люди, и вели они себя странно. Следили за нами зачем-то. Это разбойники, непременно разбойники. Я сразу же сообщу начальнику стражи, что в окрестностях города объявились разбойники. Что-то он слишком засуетился. Неужели это он слежку за нами отправил? Ну, chyba to logiczne, że on, ale naprawdę... 40 tysięcy złota, że przyjrzeliście się może 500 metrów za bramę miasta i z powrotem? Kurczę, powiem tak, inflacja jest ogromna. Dobra, misja zakończona, zapewne zobaczymy co będzie dalej. Teraz mogę iść albo do Zielonego Klanu, ale jako że nie wiem czy tutaj się... przedostaniemy tędy w łatwy sposób. Po prostu pójdę sobie do odległych kopalni, spotkać Brisena. I jak widać można w ten sposób się tutaj w łatwy i szybki sposób dostać. I wybieramy się w miejsce, gdzie kiedyś urzędował Baldy Flame. Czyżby Sfer nas wyrobił bambuko? Przecież tam była rodzina Boldiego od niepamiętych czasów i nie było tam zbyt dobrze, no. Cóż, kto wie jak sobie, co sobie ten Sfer, w co nas wpakował. No, a może nie będzie to nic zbyt strasznego, a może po prostu, no nie wiem, zobaczymy. Ale jak widzę tutaj na początek, przeciwnicy nie starają się, nie stanowią jakiejś zapory nie do przebycia. Właściwie to są te same tygrysy, co na pozostałych mapkach, więc no cóż. Jakoś bez rewelacji, więc póki co na pewno opuszczę ten obóz. Bo na 90% będzie tam jakaś misja. Au. Na pewno będzie tam jakaś misja. A jaka i o czym, no to się przekonamy odrobinę później. Czyżbym teraz zginął? Może nie. Tak myślę, że również tutaj, gdzie była w podstawce, w tym wąwozie po lewej stronie, gdzie można było zabić, nabić sobie dużo darmowej stali, jak również był tam jakiś skarb, to myślę, że tym razem będzie tam jakaś misja, bo no cóż, po tym co widziałem na pierwszej mapce, to tak mi się wydaje, że będzie dość dużo misji. Dobra, może te tygrysy są odrobinę silniejsze, jako że wypada z nich dwa razy więcej skórki, ale wciąż nie jest to jakaś zapierająca dech liczba. O, w ten sposób. Zobaczymy. Okej, nie przedłużając, idziemy, staram się iść w miarę szybko, przejść do przodu. Gdyż, no, tygrysy jak tygrysy. A właśnie, jeszcze, no nie wiem, może Sfer znów nas oszukał. Chociaż nie, no, szary liść, to tam był, nie wiem. Chodzi mi o to, że no, dalej nie chce mi się wierzyć, że w tamtym, chociaż dobra, teraz już uwierzę, że w tamtym miejscu jest miejsce, w którym możemy sobie w normalny sposób
wejść do obszaru typu wioska, prawda? I tam rozmawiać teraz już, to uwierzę. No bo widzę tam strefę wejściową. No cóż, okej, może i tak być. Chociaż wolałbym. No, właściwie. Co bym wolał, to bym wolał, ale jest jak jest. I widzę, że nie postarali się i tutaj jest również zwykły, standardowy troll, którego zabiję w 20 sekund. No cóż, nie będę narzekał, no chociaż... Jednak to jest coś nie tak, gdy zabijamy trolla w tak łatwy sposób, prawda? To wtedy coś jest nie tak. I hura, kolejny. No przynajmniej jego skóra mi się na pewno przyda. Bo zrobię sobie kiedyś w końcu tą jakąś zbroję dla Kira, prawda? W końcu nie mogę o tym zapominać. Ale to na razie jeszcze muszę poczekać, bo no. Nie licząc tam tych strażników, to idzie mi całkiem łatwo. Tak, nie licząc ludzi. Z ludźmi się najgorzej walczy. I kurczę, czyżby kolejny troll, może chociaż większy? Nie większy, takiego samego rozmiaru. Wow. Kiel, kochana, nie wchodź pod kolana trolla, bo cię może coś zgnieść. Naprawdę. Głupio, głupio zrobiłaś. A ty, trolu, już mógłbyś, naprawdę, mógłbyś nie przeszkadzać i tak padniesz na parę strzałów, proszę bardzo. I troll leży. No ale to już nie są te same trolle z taką regeneracją, co w 2 sekundy, no dobra, może w 10 sekund całe wszystkie punkty życia im się odnawiały, więc to jest już odrobinę inaczej, ale tak czy siak, dochodzimy w końcu do miejsca, do którego dojść mieliśmy. I zobaczmy, co nas tam czeka, oprócz jeszcze tych paru tygrysków, całej masy tygrysków. A, i skoro teraz Kir ma tak dużo doświadczenia, które zdobył, to myślę, że pomyślę, super zdanie, nad zwiększeniem jego umiejętności magicznych. Naprawdę to się przyda. Bo to rzucanie siły na 20 sekund. Efektywnie właściwie ta siła trwa 10 sekund, bo gram na tym lekkim przyspieszeniu. Więc tak to jest. No świetnie, i więcej tygrysów walczą nawet z tamtymi sobie ludźmi, którzy się zakwaterowali cudownie. Zobaczmy, jak sobie radzą. Widzę, że radzą sobie co najwyżej średnio. Okrutny śnieżny tygrys. Tak, wszystkie te tygrysy się chyba nazywały okrutne, prawda? No, tak czy siak. Nie. Aj, Kiel, straciłaś go ze wzroku. No i widzę, jednak dobrze, że nam tutaj pomagają, bo takie ilości to nawet mogłyby mnie pokonać, prawda? Ale... Na szczęście ten drwal pomógł, poświęcił się, abyśmy mogli łatwo jakoś wytankować te tygrysy, więc jest dobrze. Jeszcze jakby co, to mogę użyć mojego tajnej miksturki, więc... I chyba będę musiał to zrobić, no a może nie. A, i tam chyba jest jeszcze jeden tygrys, który... A jednak nie. I proszę bardzo, misja wykonana, nie było trudno. Kiel, niech weźmie te... Na pewno da się wziąć te beczki. Da się, nie da się? O, fatalnie. Myślałem, że się da te beczki podnieść, no cóż. No cóż, nie będę pod nich płakał. Dobra, i myślę, że zobaczymy się w następnym odcinku, w którym to będę... wejdę do tego wolnego zakwaterowania. Widzę, że dość ładnie się tutaj urządzili, chociaż tak niebezpiecznie blisko po drugiej stronie, no nie, no, ale niebezpiecznie blisko tych opuszczonych kopalni, gdzie mogą być straszni przeciwnicy, którzy mogą nas pokonać i zabić i dać coś lepszego niż żelazo, ale to w następnym odcinku.